Siema, z tej strony Milo, witam was w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest nieco inny. Jesteśmy teraz tutaj, jest jakieś jezioro malutkie. Idziemy teraz nad morze, nad polskie morze. Będę dzisiaj robić challenge. Dziś będę robić pompki. Jedna pompka to jedna złotówka na jakiś cech artytywny. Pierwszy raz to będę robić. I co, bez zbędnego przedłużania lecimy i będę robić pompki. Zobaczymy, ile zrobię. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Możliwe, że będę robił źle technicznie pompki. Ale to nie w tym się wszystko liczy. Dobra, 3, 4. Dziesięć pompek zrobione, czyli to już jest 10 zł. Dzielę sobie te pompki seriami, żeby zrobić jak najwięcej i wpłacić tyle, ile po prostu mogę. Więc co, to chyba tyle. Lecimy teraz w inny plener i będę robić pompki nad morzem. Na razie mamy 20 pompek. Pierwszy raz nagrywam taki odcinek, więc jeśli chcecie więcej takich i wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Przede mną jeszcze sporo. Zrobię ile się da i lecimy. Dzisiaj wpłacę na zbiórkę dla powodzian, bo ostatnio ich bardzo zalało, więc tyle ile zrobię pompek, tyle wpłacę. Lecimy. Powiem wam, jest to mega męczące, szczególnie bo jeszcze przed wyjściem zrobiłem sobie trening. Mamy 30, kolejne lecimy. Ja nie mogę. Po 40 pompkach już ledwo to zrobiłem. Jestem mega zmęczony, nie czuję rąk po 40 pompkach, ale postaram się zrobić jeszcze więcej. Postanawiam sobie, że zrobię minimalnie 60 pompek. Wiem, że to co ja wpłacę w porównaniu do Freeza, to nie będzie nic, ale pamiętajcie, że każda złotówka się liczy, więc nieważne ile wpłacicie, nawet gdybyście wpłacili złotówkę, to i tak bardzo pomoże. A mnie właśnie gryzie komar na prawej stopie. Już widzę te dzieci, które będą pisały w komentarzach, że bardzo mało wpłaciłeś, a one same i tak nic nie wpłacą. Jest godzina 23 i będę robić teraz pompki. Idziemy, tam jest morze. Widać coś w ogóle na kamerze? Mamy latarkę, która bardzo mocno świeci. Zrobię tutaj 10 pompek, a później idziemy na molo, bo za mną jest molo. I tam pójdziemy i uwierzcie mi, nie mam w ogóle siły, ale spróbuję zrobić jeszcze tyle, ile dam radę. Jestem w lesie. Pierwszy raz poszedłem biegać tutaj w Gdańsku. Zrobiłem już chyba 50 pompek czy 60, nie pamiętam. Zrobię jeszcze tutaj 10 i tyle wpłacę na cel charytatywny, który wam pokażę na moim Instagramie. Żartuję, pokażę wam tutaj jak wpłacam, więc właśnie każda złotówka się liczy. Przed chwilą tutaj widziałem piękne zwierzęta, jakieś ptaki, wiewiórki. No, natura jest mega piękna. Dopiero teraz to zobaczyłem. Jak jestem w lesie, mam nadzieję, że jakiś niedźwiedź mi nie wyskoczy. Dobra, kładę telefon. Ten odcinek to nie był vlog, tylko po prostu taki odcinek, więc będzie dość krótki. Już jest krótki. Zrobię ostatnie 10 pompek tutaj w lesie, na plenerze. A później jak będę w domu, to wam pokażę jak wpłacam. Zrobione. Trochę się boję, że mi wszedł jakiś kleszcz w łapę czy coś i w ogóle musiałem tak dmuchnąć i mi wleciały liści do twarzy. Nie wiem, czy to będzie widać, jakieś prochy mi wleciały. Zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama milomazur2006, bo tam się staram, wrzucam nowe zdjęcia, ładne. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, jeśli tak, subskrypcję. I do następnego odcinka napiszcie znać, co sądzicie o takich właśnie odcinkach i dajcie mi trochę motywacji na następne. Cześć!